Monika Jarosińska, 44 l. W najnowszym wywiadzie opowiedziała, jak podoba jej się życie, a emigracji. Kiedyś nie lubiła zimy i przeszywającego chłodu, ale z czasem oduczyła się narzekać na, aurę. Dziś z łatwością dostosowuje się do każdych warunków pogodowych, bo, jak zapewnia, najważniejszy jest wewnętrzny optymizm, a wtedy niestraszny mróz, morderczy upał lub niekorzystny biomef. Reklama, kiedyś, wiele lat temu, jak zaczynałam moją przygodę z aktorstwem, miałam taką, agentkę, która oduczała nas narzekania, albo pada deszcz, albo jest zimno, albo, pada śnieg. Jestem z Marysluchem, jak najbardziej, ale ona kiedyś powiedziała mi, słuchaj, każda, pora roku, każdy dzień może być piękny, bez względu na to, czy jest, zimny czy jest ciepły. Jak jest ci zimno? Ubierz się ciepło, jak pada deszcz, weź parasol, załóż kalosze. Ja to pamiętam tyle lat, mówi agencji Newseria Monika Jarosińska. Aktorka od dwóch lat mieszka na Malcie. Tam, znalazła swój azyl i miejsce do wypoczynku z dala od zgiełku wielkiego miasta, do którego, jednak zawsze chętnie wraca ze względów zawodowych. Nie ma dla niej znaczenia różnica temperatur ważne jest natomiast pozytywne nastawienie i życzliwi ludzie wokół mam tu przyjaciół znajomych pracę bo głównie pracuję w Polsce na Malcie pracuje mój mąż więc bardziej zajmuję się tam domem tak naprawdę kocham każdą porę roku tym bardziej jak pada śnieg a ja sobie leżę na kanapie jest tak pięknie romantycznie pełnia szczęścia mówi Monika Jarosińska Przyznaje, że na początku trudno jej było zaaklimatyzować się, na malcie, ale szybko poznała miejscową kulturę i zwyczaje. Jeśli chodzi o pogodę to od, czerwca do końca września przeważają tam wysokie temperatury, ale zdarzają się również bardziej, wietrzne dni i zimniejsze noce, a wysoka wilgotność powietrza potęguje uczucie chłodu. Jak my z mężem chodzimy w krótkim rękawku, bo jest 20 stopni i dla nas to jest powiedzmy takie gorsze lato. To maltańczycy chodzą w kurtkach zimowych i w czapkach, więc to są skrajności kompletne. Zawsze patrzymy, jaka jest pogoda, bo jak pada deszcz, to naprawdę pada, jakby ktoś odkręcił kurek, a mieszkania są zbudowane raczej na upały, na ciepłe dni. Więc te okna balkonowe czasami są nieszczelne i zdarza się, że wiaderko z mopem, stoi przy drzwiach, przy oknach, bo pada wręcz do środka, mówi Jerozińska.